Już na wstępie zaznaczam, że to miał być krótki materiał o coraz bardziej zapomnianym systemie, ale okazało się, że geneza powstania dyskowego systemu operacyjnego jest tak zawiła, że pomimo tych 35 minut nie mam pewności, czy nie pominąłem czegoś istotnego. Ale od czego mamy sekcję komentarzy? Jeśli faktycznie coś przeoczyłem, nie trzymajcie tej wiedzy tylko dla siebie. Podzielcie się nią ze wszystkimi, za co z góry dziękuję. W tym materiale pod lupę biorę system operacyjny MS-DOS. Zapraszam do oglądania. Historia zaczyna się w 1964 roku, a dokładnie w ostatni dzień tego roku. Z jakiegoś powodu właśnie w Sylwestra IBM ogłasza Disk Operating System 360, czyli system operacyjny dedykowany na komputery typu mainframe produkcji IBM. OS został udostępniony dopiero w czerwcu 1966 roku i mówiono na niego po prostu DOS. Produkt IBM szybko stał się wiodącym systemem operacyjnym na świecie, a jego związek z DOS-em, jaki znamy, to nazwa. Nazwa i nic więcej. W tym miejscu powinienem też wspomnieć o systemie DOS 11, który również nie ma związku z prawdziwym DOS-em i jedynie jego nazwa sugerowałaby coś innego. W 1970 roku światło dzienne ujrzał TRS-DOS, czyli Tandy Radio Shack Disk Operating System. Ten system także nie miał związku z bohaterem tego materiału, z wyjątkiem nazwy, i dokładnie tak samo wygląda to w przypadku wydanego w 1978 roku Apple DOS i wydanego rok później Atari DOS, czy jeszcze rok później New DOS 80. Podobnie wygląda to w przypadku systemu HDOS opracowanego przez Gordona Letwina na potrzeby komputerów HitKit H8. Letwin zasili później szeregi Microsoftu i jeszcze się w tej historii przewinie. Gdzieś tam między tymi wydaniami był jeszcze Chromemco DOS, w skrócie CDOS, same story, nie miał on nic wspólnego z DOS-em, o którym jest ten materiał. Po co o tym wspominam, skoro nie ma to związku z historią właściwą? Czy na pewno nie ma? Wszystkie te systemy pomogły ukuć w świadomości potencjalnych użytkowników nazwę DOS. Na początku lat 80. słysząc DOS, wiedziałeś, że chodzi o Disk Operating System, czyli jakiś system operacyjny. Nawet jeden z modułów szalenie popularnego kiedyś CPM-a nosił nazwę BDOS, Basic Disk Operating System. Po prostu, DOS był nazwą generyczną, ale miało się to zmienić. Tyle słowem wstępu. Prawdziwa historia zaczyna się w 1974 roku. W tym roku świat dowiedział się o istnieniu komputera Altair 8800 produkcji MITS. Komputer zrodził się z geniuszu Eda Robertsa, który by the way jest nazywany ojcem komputerów osobistych. Kto wiedział, ręka do góry. Postać nieżyjącego już ojca PC-tów jest o tyle ciekawa, że już w 1977 roku, czyli raptem 3 lata po zaprezentowaniu Altaira 8800, sprzedał firmę i przebranżowił się na rolnika / lekarza. Zanim to jednak nastąpiło, z firmą Micro Instrumentation and Telemetry System, w dalszej części MITS, skontaktował się młody człowiek z informacją, że wspólnie ze swoimi wspólnikami opracowują interpreter Basica na Altaira. Tym młodzieńcem był Bill Gates. Miał wtedy 20 lat. Na ekranie widzicie zdjęcie z policyjnej kartoteki, kiedy miał 22 lata. Zatrzymano go za naruszenie przepisów drogowych. Nie znam się na prawie Stanów Zjednoczonych, ale czy za takie pierdoły robi się tam ludziom makszoty? Ktoś podpowie? Wracając do tematu. Gates i Paul Allen nie pisali wcale interpretera dla Altaira, nie posiadali nawet tego sprzętu. Gates przeczytał o komputerze w magazynie Popular Electronics, zarzucił wędkę i chciał sprawdzić, czy coś się na nią złapie. Złapało się. Młodzi programiści zostali zaproszeni do siedziby MITS, aby pokazać demo. Nie posiadając sprzętu, musieli najpierw napisać jego emulator i dopiero na tym emulatorze zaczęli tworzyć interpreter Basica. Udało się. Prezentacja była udana i tak oto narodził się Altair Basic. A Gates oraz Allen zostali wciągnięci w szeregi MITS. To dla tej pracy Gates rzucił Harvard. Altair Basic w podstawowej wersji zajmował w pamięci 4 KB, a na prezentację został dostarczony na taśmie drukowanej.
Był to rok 1975. Rok później nazwa Microsoft zostanie zarejestrowana w stanie Nowy Meksyk. Wtedy też firma stanie się niezależnym od MITS bytem. Zostawmy na dłuższą chwilę Microsoft i wróćmy jeszcze do Altaira 8800. Jest bowiem jeszcze jedna ważna kwestia, którą koniecznie trzeba poruszyć, a mianowicie magistrala S100. Swego czasu była ona bardzo popularna, bo za stosunkowo niewielkie pieniądze i przy again stosunkowo niewielkim wysiłku każdy mógł sobie zbudować swój zestaw komputerowy. O co chodzi z tym niewielkim wysiłkiem? Altair 8800 dla składacza nie różnił się bardzo od pecetów, które mamy dzisiaj. Płyta główna, do której wpinamy różne karty, czyli wysiłek niewielki. W roli ścisłości, płyta główna Altaira była pozbawiona elektronicznych elementów. Posiadała jedynie gniazda połączone równolegle. Wszystkie komponenty zestawu, włącznie z procesorem, znajdowały się na kartach, czy jak to woli, płytach rozszerzeń. Jak tu porównać poziom skomplikowania złożenia takiego komputera w całość z komputerem dosłownie wydrukowanym w gazecie? Na kilku stronach drukowano projekty płytek do wytrawienia wraz z listą elementów i opisem poskładania. Popularnym modelem był TV Typewriter, czyli wideoterminal wydrukowany w magazynie Radio Electronics w 1973 roku oraz Mark 8 wydrukowany w tej samej gazecie rok później. Pierwsza firma Billa Gatesa i Paula Allena, Trafodata, bazowała właśnie na takim komputerze, którego schemat został wydrukowany w gazecie i poskładany przez kogoś, kto potrafił posługiwać się lutownicą. Tak więc każdy, bez specjalnie wyrafinowanej wiedzy na temat elektroniki, mógł przy niewielkim wysiłku wejść w posiadanie komputera. Mamy zatem magistralą S100, na którą różni producenci wypuszczali swoje karty rozszerzeń. I jeszcze zanim nastaną lata 80., mało znana firma z Seattle dołączy do tego grona z kluczowym dla tej historii produktem. Był rok 1978. 22-letni Tim Patterson zostaje zatrudniony w firmie Seattle Computer Products. I jeszcze tego samego roku, po udaniu się na seminarium Intela odnośnie dopiero co wydanego procesora 8086, namawia właściciela firmy, Roda Broka, aby zamiast dotychczasowych modułów pamięci, firma zajęła się produkcją płyt procesorowych. W maju 79 prototyp był gotowy. I jeszcze tego samego miesiąca Patterson nawiązał kontakt z Microsoftem, który w tym czasie pracował nad BASIC-iem dla procesorów 8086. W listopadzie rozpoczęto dystrybucję płyt procesorowych z CPU 8086, a opcjonalnym zakupem był Microsoft BASIC. By the way, jeśli pilnujecie dat, to jest to niespełna 2 lata przed tym, jak IBM wypuści pierwszy personal computer ze słabszym procesorem 8088. Obie firmy zaprezentowały działanie BASIC-a na sprzęcie SCP podczas National Computer Conference w Nowym Jorku. To podczas tej imprezy Patterson został zapoznany z Markiem McDonaldem, który zaprezentował mu system o nazwie MDOS. W późniejszym czasie nazwę systemu zmieniono na MIDAS. Microsoft nigdy nie wydał tego 8-bitowego systemu, ale jego część, system plików FAT, natchnął Pattersona, aby przyjrzeć się implementacji tego systemu plików w Microsoft BASIC. Płyta procesorowa od Seattle Computer Products była udaną konstrukcją, jednak sprzedawała się nie najlepiej, a powodem był brak systemu operacyjnego. Standardem był wtedy system CPM, stworzony przez urodzonego w Seattle Garego Kildalla. Jego firma, która rozwijała system, Digital Research, pracowała już nad wersją pod architekturę x86. Jednak daty premiery były cały czas przekładane, a SCP traciło przez to potencjalnych klientów. Tempo pracy Digital Research do tego stopnia nie odpowiadało Pattersonowi, że ten postanowił napisać system sam. W 4 miesiące napisał system QDOS, który w wersji 0.11 został zaprezentowany w sierpniu 1980 roku. Miesiąc później system trafił już do klientów. Akronim QDOS rozwijany był jako Quick and Dirty Operating System, czyli szybki i brudny system operacyjny. Jeszcze w grudniu tego samego roku zmieniono nazwę na 86DOS.
Co ciekawe, miał to być tylko i wyłącznie tymczasowy system. Z chwilą, kiedy pojawi się CPM, o szybkim, w znaczeniu zrobionym na szybko i brudnym, miano zapomnieć i przestać jego rozwijanie i dystrybucję. W tym miejscu muszę wtrącić jeszcze jeden akapit o firmie North Star Computers. Ich komputer o nazwie Horizon, wypuszczony w 1977 roku obok CPM-a, miał możliwość odpalenia systemu opracowanego przez NSC o nazwie NSDOS. Jest to istotne dla tej historii z dwóch powodów. Po pierwsze, Patterson pracował na komputerze z systemem NSDOS, co mogło go natchnąć, aby nazywając swój system wykorzystać generyczny cały czas akronim DOS. Po drugie, Patterson podziwiał system plików NSDOS-a niemal tak samo, jak podziwiał system plików FAT. Jest cały czas 1980 rok. Firma Billa Gatesa szukała wtedy systemu, który mogłaby zaoferować IBM-owi do używania w ich nowej serii Personal Computer. Microsoft w osobie Paula Allena przypomniał sobie o SCP i zaproponował im $25,000, czyli dzisiejsze $77,000, za nieekskluzywne prawo do sprzedaży ich systemu pewnej firmie, której nazwy nie podano. Gdyby podano, z pewnością cena nie byłaby tak niska. I co ciekawe, w umowie był nawet zapis mówiący o tym, że SCP nie może nawet zapytać, komu sprzedawany będzie 86DOS. W następnym roku firma dorzuciła kolejne 50 tysięcy zielonych za pełne prawa do systemu. Od teraz MS może z nim robić wszystko. Za w sumie skromne $75,000, czyli dzisiejsze niecałe $210,000. Chciałoby się rzec, Microsoft był w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, a bardziej złośliwi powiedzieliby, że Microsoft się potknął i wylądował na DOSie. W umowie był jednak zapis mówiący o tym, że SCP dostaje licencję od MS na sprzedaż dowolnej ilości systemu 86DOS, ale tylko w zestawie ze swoim sprzętem, bez płacenia Microsoftowi i wliczając w to kolejne, rozwijane przez Microsoft wersje systemu. Sprzedaż 86DOS-a wystrzeliła. System szybko zdobywał popularność i kiedy świadomość o tym dotarła do włodarzy SCP, ci postanowili coś na tym ugrać. Naginając umowę z Microsoftem, sprzedawali 86DOS-a pod nazwą SeattleDOS razem z najtańszym dostępnym procesorem, który luzem wrzucano do pudełka. W cudzysłowie przekręt się udał. Sprzedaż DOS-a zapewniła firmie stabilność finansową i umożliwiła rozbudowę linii produkcyjnych. Łatwo o tym zapomnieć, ale SCP było firmą hardware'ową. Sielanka w Seattle Computer Products trwała do 1985 roku, kiedy IBM PC stawało się standardem, a produkcja sprzętu odbywała się po drugiej stronie globu. Szef firmy Rod Brock skomentował ten okres słowami: sprzedawali gotowe płyty z pamięciami taniej, niż ja zapłaciłbym za same części. Zapadła więc decyzja o sprzedaniu firmy. Wtedy okazało się, że jedyną cenną rzeczą, która została do sprzedania, jest licencja od Microsoftu. Sprzedaż miała się odbyć poprzez licytację i w tym momencie skończył się miesiąc miodowy obu firm. Microsoft zaprotestował i poinformował, że licencja nie może zostać przekazana innej firmie. W odpowiedzi na to SCP pozywa Microsoft i żąda $60 milionów. Proces odbył się w końcówce 1986 roku i po trzech tygodniach podpisano pozasądowe porozumienie, na mocy którego Microsoft zapłacił SCP $925,000 i odzyskał kłopotliwą licencję. Jeśli zsumujemy to wszystko, to wyjdzie na to, że Microsoft zapłacił za DOS-a równy $1 milion. Seattle Computer Products dokończyło żywota jeszcze przed nastaniem lat 90. Cofnijmy się trochę w czasie. Jak to się stało, że Microsoft szukał systemu operacyjnego dla IBM-a? To w sumie ciekawy zbieg okoliczności. Wspomniałem już, że dominującym systemem operacyjnym w tamtych czasach był CPM. System ten nie działał jednak na każdym komputerze, a jednym z takich komputerów był Apple II. Microsoft dostrzegł niszę i zajął się produkcją kart koprocesorowych, które umożliwiały odpalenie CPM na komputerach Apple II. Karta nazywała się Z80 Softcard i w późniejszym czasie zmieniono jej nazwę na Microsoft Softcard. Warto zaznaczyć, że był to pierwszy hardware'owy projekt Microsoftu i przyniósł firmie duże zyski, a zgadnijcie, kto zaprojektował kartę? Tim Patterson.
Plotka głosi, że ówczesny CEO IBM, szukając kontaktu do kogoś z CPM, zwrócił się do Gatesa, myśląc, że to Microsoft jest właścicielem tego systemu, prawdopodobnie przez popularność kart do Apple II. Został jednak odesłany do Digital Research. IBM nie był w stanie dogadać się z twórcami CPM, więc ponownie nawiązano kontakt z Microsoftem, a dalszą historię już znacie. W tym wątku jest jeszcze jeden rozdział. Otóż okazuje się, że Microsoft wcale nie planował zarabiać dużych pieniędzy na DOSie. Deal z IBM w 1995 roku takimi słowami podsumował Gordon Letwin, jeden z pierwszych 11 pracowników Microsoftu. DOS był, kiedy go napisaliśmy, jednorazowym produktem przeznaczonym do wyrzucenia, którego celem było zadowolenie IBM-a, aby ten kupował nasze języki. DOS miał być zatem jedynie furtką, którą firma dostanie się do IBM-a i zacznie zarabiać duże pieniądze na językach programowania. Microsoft ma na koncie implementacje m.in. Fortrana, Pascala, Basica czy Cobola. W 1981 roku 86DOS zostaje przemianowany na MS-DOS i rozpoczyna się jego droga do sukcesu. Wtedy też Patterson odchodzi z SCP i zasila szeregi Microsoftu, gdzie dalej pracuje nad dostrojeniem systemu pod nowe blaszaki od IBM-a. Ciekawostką jest, że w jednym z wywiadów Patterson powiedział, że kiedy usłyszał o tym, że IBM używa 86DOS-a i nie wyrzuca go za okno, był zdumiony. Rok po premierze swojej wersji DOS-a Microsoft licencjonował system do ponad 70 firm produkujących klony IBM PC. Co ciekawe, firmy te czasami zmieniały nazwę systemu na coś swojego. Microsoftowi się to jednak nie spodobało i zażądał utrzymywania poprawnej nazwy – MS-DOS. Był jeden wyjątek – IBM, który zgodnie z licencją mógł rozwijać DOS-a we własnym zakresie i pod swoją nazwą – PC-DOS. W 1982 roku Patterson rzuca pracę w Microsoftie i wraca do SCP. Rok później w wywiadzie dla magazynu SoftTalk powiedział: za cały ten napisany kod, kto zbiera laury? Ludzie tacy jak Bill Gates zgarniają wszystko, a on nie napisał niczego od lat. Odchodząc z SCP, Patterson tak naprawdę jedną nogą cały czas tam był. Od 1979 posiadał 10% udziałów i pracując dla MS, projektował na boku moduł pamięci RAM+. Był to innowacyjny produkt, bo oprócz pamięci miał zintegrowany port RS-232. PC od IBM pozwalał podpiąć tylko 5 kart. Jedną zawsze była karta graficzna, czyli zostawały jedynie 4 sloty. Karta 2 w jednym była zatem ciekawą propozycją. Microsoft również miał w planie wyprodukowanie takiego sprzętu i kiedy Paul Allen dowiedział się, że Patterson zaprojektował RAM+ dla SCP, powiedział do niego: "Don't do it again." Można odnieść wrażenie, że Patterson do SCP wrócił tylko po swoje rzeczy, bo już chwilę potem działał pod własnym szyldem Falcon Technology. A jednym z większych klientów firmy, który zapukał do drzwi, był Microsoft, który zlecił Falcon Technology opracowanie portu DOS na komputer MSX. Do Pattersona zadzwonił wtedy Allen i w odpowiedzi usłyszał nie, z sugestią kilku innych deweloperów, na co Allen odpowiedział, że już ich pytał i nikt nie jest w stanie sprostać deadline'owi. Patterson przyjął zlecenie za $100,000 oraz prawo do nieodpłatnego rozprowadzania systemu DOS 2, 2,5 oraz 3 wraz z komputerami tworzonymi przez Falcon Technology. Tak narodził się MSX-DOS, który w dużej mierze bazował na wersji MS-DOS 1.25 i był zgodny z programami napisanymi na CPM-a. W 1986 roku Microsoft kupuje Falcon Technology, a jedynym powodem zakupu były te nieszczęsne licencje. Patterson mógł przecież nieodpłatnie dystrybuować DOS-a. Patterson ponownie zasila szeregi Microsoftu, tym razem wytrzymał 2 lata i jeśli myślicie, że to koniec jego romansu z Microsoftem, to jesteście w błędzie. W 1990 roku ponownie stał się pracownikiem Microsoftu i tym razem przesiedział w firmie 8 lat. A jego głównym zadaniem w tym okresie był Visual Basic. Cofamy się z powrotem do początku lat 80. Digital Research, obserwując sytuację na rynku OS-ów, stawało się coraz bardziej nerwowe. Firma traciła klientów i musiała się zmierzyć z perspektywą utraty pozycji lidera na rynku systemów operacyjnych.
W dodatku firma podejrzewała, że IBM, SCP czy inny Microsoft mogli w niedozwolony sposób inspirować się kodem CPM-a. Po prostu DOS ich zdaniem był za bardzo podobny do ich systemu. So I took a CPM manual that I'd gotten from the retail computer store, $5 in 1976 or something, and used that as the basis for the application programming interface, the API for my operating system. Patterson istotnie skopiował dużą część API CPM-a, jednak cały czas utrzymywał, że QDOS to jego własna praca i jedynie inspirował się informacjami znalezionymi w instrukcji programu, a robił to tylko dlatego, aby system, na którym pracuje, był możliwie najbardziej kompatybilny z CPM-em, którego, by the way, nie cierpiał. Ta kompatybilność miała pomóc programistom przenosić swoje programy z CPM-a na DOS-a działającego w innej architekturze, często przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi. Po wielu latach Patterson sam przyznał, że popełnił błąd, bo skopiowanie API CPM-a, które miało pomóc przy translacji oprogramowania na jego system, tak naprawdę nikogo nie obchodziło i prawie nikt z tej furtki nie skorzystał. Wtrącę jeszcze, że gdy w 2004 roku pojawiła się książka, której tytuł i okładkę widzicie na ekranie, Patterson pozwał autorów o zniesławienie. Można było w niej przeczytać, że autor DOS-a zwyczajnie w świecie zerżnął, co się dało z CPM-a. Pozew został oddalony. Sędzia stwierdził, że Patterson nie był w stanie udowodnić, że opinie przedstawione w książce nie są prawdą. Wracamy do firmy Garego Kildalla, Digital Research. Firma zagroziła IBM-owi pozwem, ale udało się ją udobruchać propozycją równoległej sprzedaży CPM-a obok PC-DOS-a. To użytkownik miał zdecydować, jaki system znajdzie się w jego PC-cie. Cena CPM-a była jednak o niemal $200 większa niż PC-DOS-a, tym samym nie znalazła wielu nabywców. Dokładnie 96% klientów wybrało DOS-a. Był jeszcze trzeci system do wyboru, PC-System, ale kosztował $675 i nie będziemy mu poświęcać więcej czasu, choć jest na tyle ciekawy, że być może poświęcę mu kiedyś dedykowany odcinek. Digital Research próbował jeszcze odzyskać pozycję lidera na rynku OS-ów tworami takimi jak Concurrent DOS, Flex OS, DOS Plus, Multi-User DOS i finalnie DR-DOS. DR-DOS pozwalał odpalać aplikacje napisane dla MS i PC-DOS-a i był chyba największym sukcesem firmy Digital Research. Wersja 5.0 posiadała wbudowany w system manager pamięci EMS, który przesuwał sterowniki i programy rezydentne do pamięci wysokiego poziomu, HMA, zwalniając jakże potrzebną pamięć konwencjonalną. Produkty od Microsoftu i IBM-a też to potrafiły, ale wymagały zewnętrznego narzędzia QEMM. Microsoft odpowie na to dopiero rok później, wprowadzając do MS-DOS-a sterownik HIMEM-SYS. Co ciekawe, HIMEM-SYS zadebiutował już w 1988 roku w systemie Windows 286. W 1991 roku Digital Research zostało kupione przez Novella, który przemianował DR-DOS-a na PALM-DOS-a oraz NOVEL-DOS-a. To jeszcze nie koniec, bo w 1996 roku Novell sprzedał wszystko, co nabył od Digital Research w firmie Caldera. Tutaj kolejna ciekawostka. Jeszcze tego samego dnia, w którym Caldera zrobiło zakupy u Novella, złożony został pozew przeciwko Microsoftowi. W worku z zarzutami znalazły się m.in. praktyki monopolistyczne, niedozwolona sprzedaż wiązana i ogólnie nieczyste zagrywki ze strony MS. Za przykład podano case z systemem Windows 3.1 w wersji beta, który uruchamiany z poziomu DR-DOS-a w wersji 6 generował ekran z błędem, którego tak naprawdę nie było. Error był powodowany przez tzw. AARD code, czyli fragment kodu źródłowego Windowsa, który wykrywał, czy system odpalany jest z MS-DOS-a lub PC-DOS-a, czy czegoś innego, np. DR-DOS-a. Microsoft wyłączył AARD code w wersji finalnej systemu, ale go nie usunął. Choć o kodzie wiedziano już w 1992 roku, to dopiero w 1999 roku świat usłyszał o kulisach powstania kodu i przede wszystkim kto za tym wszystkim stał. Wtedy właśnie prawnicy Microsoftu musieli zmierzyć się z zarzutami o praktyki monopolistyczne, a oskarżycielem był rząd Stanów Zjednoczonych. W trakcie procesu ujawniono korespondencję, z której wynikało, że to Bill Gates naciskał, aby taki feature zaszyć w systemie. Najbardziej groteskowe były jednak słowa wiceprezydenta Microsoftu, Jima Altina. Jeśli chcesz kogoś zabić, nie ma powodu, żeby się na tym rozwodzić i wściekać z tego powodu. Wszystkie dyskusje są stratą czasu.
pociągając za spust, musimy się uśmiechać do Novella. Caldera i Microsoft dogadali się, a przez lata krążyła plotka, że firma Gatesa zapłaciła w drodze ugody 150 milionów dolarów i dopiero w 2009 roku, kiedy dokumenty o ugodzie zostały upublicznione, okazało się, że kwota, jaką MS zapłacił, to 280 milionów dolarów. Czy Caldera dużo na tym zarobiła? Cóż, za odkupienie praw do dzieł Digital Research od Novella firma zapłaciła 400 tysięcy dolarów plus miała płacić określony procent Novellowi od sprzedaży produktów DR-DOS. Biorąc jednak pod uwagę, że tego samego dnia firma poszła do sądu z gotowym pozwem, chyba raczej nie planowała zarabiać pieniędzy na sprzedaży DR-DOSa. Okej, wystarczy tych intryg, wracamy do MS-DOSa. Co właściwie zmieniało się w systemie na przestrzeni lat? Nie uciekajcie, nie będę was tym zanudzał, zainteresowani bez problemu znajdą te informacje w internecie, wymienię tylko wybrane zmiany. Wersja 2.0 była pierwszą z obsługą dyskietek 5.25 o pojemności 180 i 360 KB, a maksymalny rozmiar partycji w tej wersji systemu został zwiększony do 32 MB. Dopiero wersja 3.2 dodaje obsługę dyskietek 3,5 cala, ale tylko o pojemności 720 KB. Obsługa pojemności 1,44 MB zostaje dodana w wersji 3.3. Prawdziwa rewolucja nastała wraz z wersją 4.0. Od teraz maksymalny rozmiar partycji wynosił 2 GB, a największe innowacje w kolejnej wersji 5.0 to sterownik HIMMSYS oraz dodanie edytora tekstowego Edit. MS-DOS 5 sounds easy when you tell it. The only thing easier is when you sell it. It's gonna be a cash machine for you. Warto wiedzieć, że pierwszą wersją systemu MS-DOS, którą można było nabyć w sklepie, była właśnie wersja 5.0 wydana w 1991 roku. Powód? Otóż pecety tak do początku lat 90. nie zawsze były w 100% zgodne z IBM PC. Dlatego Microsoft sprzedawał DOSa jako OM wraz z narzędziem o nazwie OM Adaptation Kit, które pozwalało producentom przygotować odpowiedni sterownik dla DOSa. W chwili, kiedy zdecydowana większość PC-ów była w 100% kompatybilna z IBM PC, nic nie stało na przeszkodzie, aby wydać wersję pudełkową, zwłaszcza że konkurencja zaczęła to robić. Po wydaniu Windowsa 3.0 w 1990 roku stosunki IBM-a i Microsoftu się psują i dochodzi do rozłamu. DOS-owi zaczęła rosnąć sędziwa broda i firmy chciały wspólnie opracować jego następcę, OS 2. Nie będę w tym materiale skupiał się na konflikcie Windows kontra OS 2, o tym innym razem. Teraz musicie tylko wiedzieć, że ta kwestia do tego stopnia poróżniła obie firmy, że dalszy rozwój DOS-a firmy realizowały już niezależnie od siebie. MS-DOS 6.2 wprowadził zamiennik dla CheckDiska w postaci ScanDiska, a wersja 6.22 to ostatnia sklepowa wersja MS-DOSa, ale nie jego ostatnia wersja, bo później system był rozwijany w ramach kolejnych wydań Windowsa. Finalne wydanie posiada numer 8.0 i było częścią systemu Windows ME, aka Millennium Edition. Co ciekawe, jedną z największych kontrowersji związaną z tym OS-em było ukrycie DOSa, to znaczy nie dało się do niego dostać tak łatwo jak w poprzednich wydaniach i konieczne było zainstalowanie nieoficjalnych łatek. Rozwijany przez IBM-a produkt w pudełkowej wersji dożył wydania PC-DOS 2000. Co ciekawe, system przedstawia się aplikacją jako PC-DOS 7 w rewizji pierwszej. Oryginalne wydanie 7 przedstawia się natomiast jako PC-DOS 7 Revision 0. Wersja 2000 pojawiła się w 1998 roku i miała być lekarstwem dla tych, którzy obawiali się tzw. pluskwy milenijnej. By the way, Y2K to dobry temat na oddzielny klip, nie sądzicie? IBM stworzył jeszcze wersję 7.1, ale nie była ona sprzedawana samodzielnie. Ta wersja posiada obsługę FAT32 i była wykorzystywana w pakiecie Norton Ghost od Symantec'a. Powstało też kilka egzotycznych wersji, jak na przykład opracowywany przez IBM-a DOS VGA z obsługą języka japońskiego, ADOS z obsługą języka arabskiego, RDOS z obsługą języka rosyjskiego i HDOS z obsługą hebrajskiego. Przynajmniej na jeden akapit zasługuje produkt DataLite ROMDOS, czyli DOS dla systemów wbudowanych, który w 2019 roku można było cały czas nabyć.
cena dla jednego niekomercyjnego użytkownika to $55. ROMDOS działa na maszynach z procesorami 8186 w górę i zajmuje 10 KB RAMu. Popularne użycie tego systemu to na przykład Canon PowerShot Pro 70 czy Nokia 9000, w sercu której znajduje się procesor 386. Późno, bo dopiero w 1993 roku pojawił się rosyjski klon DOSa o nazwie PTS-DOS i narobił tam sporo zamieszania. Otóż dwa lata po wydaniu pierwszej wersji od firmy Fistech Soft odłącza się część programistów, którzy utworzyli firmę Paragon Technology Systems i wydali swoje wersje PTS-DOS oraz S-DOS. I tutaj pojawił się problem, bo Fistech Soft opracowywało swoją wersję DOSa pod czujnym okiem wojska i po dziś dzień posiada certyfikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Fistech Soft w oficjalnym komunikacie zaznaczyło też, że Paragon Technology Systems złamało ich prawa autorskie. Najwyraźniej nie było to takie straszne przewinienie, bo obie firmy funkcjonują do dzisiaj i przez lata po rozłamie wydawały swoje wersje DOSa. Ostatnią częścią tej sekcji musi być wzmianka o FreeDOS. Kiedy Microsoft ogłosił w 1994 roku, że kończy sprzedaż i wsparcie MS-DOSa, nie wszyscy chcieli się z tym pogodzić, a jednym z niezadowolonych był niejaki Jim Hall. Zanim pojawiło się pełne wydanie opatrzone numerkiem 1.0, wypuszczonych zostało wiele wersji alfa i beta, naprawdę wiele. Pierwsza alfa datowana jest na wrzesień 1994 roku, a wersja 1.0 miała premierę w 2006 roku. Od tego czasu pojawiły się tylko dwie wersje, kolejno 1.1 w 2012 i 1.2 w grudniu 2016 roku. FreeDOS jest, jak nazwa wskazuje, darmowy. Kojarzycie z pewnością okres, w którym producenci laptopów dodawali ten system zamiast Windowsa, aby obniżyć cenę samego sprzętu. PS, oto Blinky, maskotka FreeDOSa i zarazem część logotypu. Zastanawiacie się może, jak potoczyły się dalsze losy Tima Pattersona. Otóż prowadzi swój kolejny biznes, Patterson Technology. Firma zajmuje się produkcją modułów do automatyki domowej. Warto zajrzeć na sekcję Origins of DOS na stronie Patterson Technology. Znajdziecie tam artykuły, wywiady oraz skany instrukcji 8.6 DOSa. Firma lubi podkreślać, że ich CEO jest odpowiedzialny za DOSa. Oprócz tego prowadzi, albo raczej prowadził swojego bloga. Tam też warto zajrzeć, bo choć blog od dawna nie jest uzupełniany, to informacje, które tam znajdziecie, są informacjami z pierwszej ręki, bez kompresji w postaci Wikipedii i tym podobne. Link na ekranie i w opisie. Patterson już od lat 80. brał udział w wyścigach samochodowych Pro Rally. Wtedy siadał za kółkiem Mazdy RX-2, później było to Porsche 911. Swego czasu prowadził swój zespół w walkach robotów BattleBots. Zespół nazywał się Whoopass, a ich najlepszy robot nosił nazwę Hexadecimator, odnieśli nawet kilka sukcesów. Patterson nie jest fanem nazywania go twórcą, ojcem czy wynalazcą DOSa. W jednym z wywiadów przyznał, że preferuje określenie oryginalny autor. Co w takim razie z Garym Kildallem, twórcą CPM-a? Jego historia kończy się w 1994 roku. Nie było tajemnicą, że zmagał się z alkoholizmem i kiedy pewnego razu udał się do baru dla motocyklistów w Monterey w Kalifornii, prawdopodobnie potknął się i uderzył w głowę. Słowem kluczowym jest prawdopodobnie, bo trzeba zaznaczyć, że nie ma jednej zgodnej wersji odnośnie tego, co wydarzyło się w barze, w którym doszło do urazu głowy. Jedni mówili, że spadł z krzesła, inni, że spadł ze schodów, a jeszcze inni, że został pobity. W przeciągu 2 dni 2 razy był wypisywany ze szpitala, 3 dnia po wypadku zmarł w szpitalu. Autopsja nie wykazała jednoznacznego powodu zgonu, prawdopodobnie było to wstrząśnienie mózgu, a niektóre źródła podają także atak serca. W wątku Kildalla jest jeszcze jedna kwestia, którą specjalnie zostawiłem na koniec, bo do dzisiaj nie wiadomo, czy jest to prawda, czy tylko plotka. Otóż kiedy IBM został zaproszony do domu państwa Kildallów, aby omówić warunki rozpowszechniania CPM-a na mających się ukazać maszynkach giganta, Garego nie było w domu. Poszedł sobie polatać, jak na milionera przystało. Dwóch przedstawicieli IBM przyjęła żona Garego, Doroty.
ale kiedy zobaczyła umowę o zachowaniu poufności, zaprotestowała i odprowadziła panów z IBM-a do drzwi wyjściowych. Inne światło na te wydarzenia rzuca Gordon Eubanks, ówczesny dyrektor Symantec'a, który, tak się złożyło, znał wszystkich zaangażowanych w ten proces. Według niego powodem spławienia wysłanników IBM-a przez Dorothy była chęć spakowania się na wakacje, na które żona Kildala miała jechać następnego dnia. Magazyn Personal Computer World podsumował dorobek Gary'ego Kildala słowami: Kildall był jednym z ojców założycieli komputerów osobistych, ale wydaje się, że przejdzie do historii jako człowiek, który podarował Billowi Gatesowi świat. Najwyższa pora zakończyć tę historię. Nie zapomniałem o DOSBoxie i innych emulatorach DOSa. One doczekają się pewnie kiedyś swojego oddzielnego odcinka. Mam też nadzieję, że nie pominąłem żadnego istotnego faktu i że udało mi się to jakoś sensownie i chronologicznie poukładać. Choć łatwe to nie było. Dzięki za uwagę, cześć!